Rzeczpospolita, Wojciech Tumidalski, witam Państwa na odległość i łączymy się z Wilgą pod Warszawą, gdzie jest nasz gość Tomasz Siennicki, doradca podatkowy i członek zarządu kancelarii KNDP. Dzień dobry, słyszymy się? Dzień dobry, tak, słyszę bardzo dobrze Pana. Witamy serdecznie na odległość, nie podawaliśmy sobie rąk. Każdy, kto może, pracuje zdalnie. Jakie są Pana doświadczenia z tej pracy na odległość? No, jeśli chodzi o mnie, to dla mnie nie jest to pierwszy dzień czy drugi pracy zdalnej, dlatego że ja dosyć często wymykam się tutaj, właśnie w plener. Można powiedzieć, że to jest taki mój open office. Bardzo często tutaj pracuję na tarasie właśnie, zwłaszcza wtedy, gdy mam jakiś termin procesowy, pismo, na które muszę się skupić, wtedy nikt mi tutaj nie przeszkadza, może poza zającami niekiedy, więc praca tutaj przebiega całkiem dobrze, zdalnie. Więc mówiąc szczerze, nie byłem nawet jakoś szczególnie rozczarowany, to jest taki paradoks, tym, że muszę tutaj pracować, bo tutaj pracuje mi się może nawet dużo lepiej niż w biurze często. Oczywiście praca w biurze też jest konieczna i nie da się pracować na stałe w taki sposób jak ja dzisiaj czy wczoraj. Ale nie jest to niemożliwe. Czy klienci kancelarii prawnych, kancelarii doradztwa podatkowego mogą się czuć bezpiecznie, gdy udzielane są im porady na odległość? To tak jak na przykład w Waszym wypadku teraz to przebiega. No, my korzystamy generalnie przy kontaktach z klientami z szyfrowanych połączeń. Mamy taką możliwość stworzoną przez firmę informatyczną, która nas obsługuje, czyli łączymy się z naszym serwerem, szyfrowanym połączeniem i przez ten serwer, który jest dużo lepiej zabezpieczony niż normalne połączenia, możemy się łączyć z klientem. I mamy z nim również sprawy, które no, są absolutnie poufne, więc z tym akurat nie ma żadnego problemu, aby z klientami w ten sposób pewne rzeczy omawiać, nawet bardzo, bardzo poufne. Dzisiaj techniczne możliwości do takiej pracy absolutnie są. Oczywiście nic nie zastąpi kontaktu takiego osobistego. Wtedy nawiązuje się dużo lepiej relacje między prawnikiem a klientem. Jasne. Ale w dzisiejszych czasach, w takiej sytuacji, jaką mamy, jest to też możliwe. No więc właśnie, przejdźmy do tej sytuacji, jaką mamy, jak pan to nazwał. Znaleźliśmy się w tej chwili w jednym z poważniejszych punktów epidemii obejmującej nie dość, że cały kraj, to nawet szerzej, bo Europę i świat, choroby zaraźliwej, wirusowej, która no, bardzo istotnie wpływa na możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Powszechna jest obawa strat, jakie mogą z tego wyniknąć. Jakie konsekwencje dla sfery podatkowej ma ta sprawa już teraz i jak można sobie z nią radzić? No, jesteśmy w zasadzie w przededniu chyba bardzo poważnego kryzysu gospodarczego. I to kryzysu, którego nie było chyba od wielu, wielu lat. Może no my pewnie nie pamiętamy takiego kryzysu. Jest to kryzys zarówno popytu, jak i kryzys podaży. Więc jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, no to z jednej strony budżet stoi przed jakimś olbrzymim problemem i wyzwaniem, bo będzie musiał finansować, prawdopodobnie subsydiować na dużą skalę przedsiębiorstwa, aby nie upadły, więc potrzebuje gotówki, potrzebuje wpływów budżetowych. Z drugiej strony ci przedsiębiorcy, którzy ten biznes prowadzą, aby nie upaść, też potrzebują środków. No i oczywiście jednym z elementów, które może im pomóc, to są wszelkie możliwe ulgi podatkowe. Mam tutaj na myśli oczywiście wszelkie odroczenia w zakresie spłat podatków, rozkładanie na raty i tak dalej. To jest z kolei pewnym problemem dla budżetu, który potrzebuje bieżących wpływów. Jeśli chodzi o takie kwestie bieżące i na szybko, które można zrobić,
i które są przewidziane już przepisami prawa, to są wszelkiego rodzaju ulgi w spłacie podatków. Z jednej strony możemy, to przewidują przepisy ordynacji podatkowej, artykuł 22, wnioskować przykładowo o ograniczenie zaliczek na podatek, bieżących zaliczek, które no na przykład czy są płatne w trybie uproszczonym, czy w trybie bieżącym, można je ograniczyć. Taki wniosek należy złożyć do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Można wnosić o odroczenie w zakresie płatności podatku, bądź też płatności podatków z tytułu wynagrodzeń, czyli podatku PIT od wynagrodzeń pracowników. Podobnie można zrobić ze składkami ZUS. Na dzień dzisiejszy jednak przepisy... Ja o składki ZUS chciałem zapytać, jeśli wolno. A, nakładamy się trochę na siebie. O składki ZUS chciałem zapytać, bo no, piszemy właśnie w Rzeczpospolitej, że pani prezes ZUS zaproponowała tutaj pewne rozwiązanie, 3 miesiące bez składek ZUS-u, które jednak, jak rozumiem, będzie trzeba potem zapłacić podwójnie. Bo jeśli mamy teraz luty, marzec i kwiecień, kiedy można by tych składek nie płacić, to potem w maju zapłacimy za maj i za luty, w czerwcu zapłacimy za czerwiec i za marzec i w lipcu zapłacimy za kwiecień i za lipiec. Czyli zrobi się z tego podwójna kwota, tak? No niestety tak, ale wiemy też doskonale, że no nie możemy przestać płacić składek ZUS-owskich, tak? To jest w zasadzie niemożliwe, bo to będzie oznaczało też upadek całego systemu ubezpieczeń społecznych, jak też zdrowotnych, no z czegoś trzeba to finansować. Takie 3-miesięczne odroczenie płatności tych składek jest o tyle problematyczne, że akurat termin, gdy trzeba będzie je spłacać, przypadnie na bardzo duży początek kryzysu, bo dzisiaj tego kryzysu jeszcze tak naprawdę nie ma. On się zacznie za miesiąc, za dwa. Dopiero wtedy będziemy tak naprawdę zaczynali odczuwać skutki tego kryzysu. Dzisiaj wiele osób podchodzi do tego, co mamy, jako do pewnej przerwy. Dzieci nazywają to koronaferie, pracownicy niektórzy nazywają to koronaurlopem, czyli czymś, co jest super, bo pogoda już jest całkiem niezła, można sobie iść na spacer i posiedzieć w spokoju, czy posiedzieć w spokoju w domu i się wyspać. Ale czy w takim razie, jeśli wolno, czy w takim razie robić sobie tę przerwę od składek ZUS teraz, czy jej nie robić? To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie i odpowiedź na nie jest na pewno też problematyczna. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja osobiście jako przedsiębiorca te składki będę płacił, póki mogę, bo wiem, że później będę musiał je zapłacić tak samo. Być może w maju czy w czerwcu my jako pracodawca i jako kancelaria nie będziemy mieli z czego tego płacić. Wszystko pewnie będzie zależało od dostępności finansowania. My mamy założenie takie, że płacić te składki będziemy, nawet jeżeli będzie odroczenie, bo mamy tego świadomość, że przy spadku pracy, sezonowym spadku, który jest normalnie, który przypada w kancelariach prawnych gdzieś tam na lipiec, sierpień, zapłata podwójnych składek będzie dla nas olbrzymim problemem. Więc no każdy powinien w jakiś sposób racjonalnie do tego podejść. Na pewno są branże takie, które już dzisiaj mają olbrzymi problem, czyli branża turystyczna, również branża transportowa, hotelarstwo, no problemy są tam na pewno olbrzymie, bo po prostu nie mają z czego tego sfinansować dzisiaj. Jeśli będzie jakaś dostępność kredytów, które z kolei będą musiały być wspomożone przez państwo, no to być może ten ciężar udźwigniemy. Jeśli tego nie będzie, to skończy się to prawdopodobnie olbrzymim kryzysem, być może większym niż się zapowiada. Przechodzimy, jak rozumiem, płynnie do takiej kwestii, że już omówił pan, co właściwie można robić na bieżąco, gdy chodzi o radzenie sobie z podatkami, ze składkami, ale jak z pana doświadczenia doradcy podatkowego, jak widzi to biznes, czego on w tej chwili najbardziej potrzebuje? No postulaty biznesu już są zbierane. Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan już zbiera takie postulaty i przekazuje je do Ministerstwa Gospodarki. Na pewno to, co można zrobić w sposób absolutnie nieobciążający budżetu,
To jest odroczenie pewnych obowiązków, które spoczywają na przedsiębiorcach, tak aby takich, które nie wpłyną na spadek dochodów budżetowych. To jest cała masa różnych sprawozdań, różnych informacji, które no, potrzebne są dla statystyki, ale one w żaden sposób nie obciążą budżetu, czy nie zmniejszą wpływu do budżetu nagle. Na pewno pozwoli to odciążyć biznes, który mógłby się skupić na tym, aby no, jakoś przetrwać ten trudny czas. I takie postulaty już są wysyłane do ministerstwa. Również od 1 kwietnia miała wejść w życie spora nowelizacja ustawy VAT-owskiej. To są nowe deklaracje, czy nowe pliki JPK, które będą składane, obejmowały również deklaracje. To jest nowa matryca stawek VAT-u. Te przepisy są uchwalone, miały wejść w życie 1 kwietnia. Odroczenie ich wejścia w życie w żaden sposób budżetu nie obciąży, a na pewno w jakiś sposób ułatwi życie podatnikom, zwłaszcza, że są to przepisy, które wymagają też udziału firm zewnętrznych, zwłaszcza informatycznych, w dostosowanie się do tego i takie łagodne wejście w ten proces. Oczywiście no, przepisy czy zmiany przepisów, które w jakiś sposób będą no, pozwalały odroczyć płatność podatków jakoś masowo czy sektorowo, czy też przepisy, które pozwolą rozliczać szybciej, łatwiej w koszty pewne wydatki, na przykład niespłacone należności, czy też przepisy VAT-owskie dotyczące ulgi na złe długi, które być może w sposób, bo takie pomysły też się pojawiają, w sposób niesymetryczny pozwalałyby rozliczać, obniżać VAT należny z niezapłaconych faktur. Takie przepisy też z pewnością ułatwiłyby życie przedsiębiorcom, bo na pewno będziemy mieli do czynienia z olbrzymim kryzysem, który będzie też kryzysem spowodowanym zatorami płatniczymi. Pojawia się postulat możliwości korzystania z pieniędzy zamrożonych na rachunku split payment. Jak pan się na to zapatruje? Absolutnie zgadzam się z tym postulatem. Uważam, że przyspieszenie zwrotów z rachunku split payment albo wręcz może nawet częściowe zawieszenie obowiązywania tych przepisów z pewnością byłoby dobre dla przedsiębiorców. No bo jeżeli będziemy wnioskować, czy to ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, czy to będą odroczenie, czy też będzie odroczenie płatności składek ZUS-owskich, czy innych podatków, no to oczywiście spowoduje to, że te pieniądze na tym rachunku split payment przydałyby się do tego, aby je wpuścić, mówiąc w cudzysłowie, w gospodarkę, aby one mogły pracować, aby można było z nich spłacać zobowiązania też cywilnoprawne, inne niż podatki. Ale chyba chodzi też o to, że one by się przydały budżetowi i tutaj spodziewam się pewnych kłopotów. Tak jak powiedziałem na samym początku, mamy tutaj olbrzymi dylemat pomiędzy tym, czy wesprzeć budżet, gdzie te pieniądze też na pewno będą potrzebne, one muszą być pompowane w gospodarkę, czy też zachować je jednak do tego, aby przedsiębiorcy mogli nimi dysponować. Ja jako również przedsiębiorca zawsze będę uważał, że przedsiębiorca o wiele lepiej wie, co zrobić z tymi pieniędzmi, niż jednak urzędnicy i budżet państwa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem dziękuję był dzisiaj Tomasz Siennicki, doradca podatkowy i członek zarządu kancelarii KNDP. Żegnamy się z Wilgą, pozdrowienia z Warszawy, wszystkiego dobrego. Trzymajmy się. Dziękuję do zobaczenia. Bardzo. Wojciech Tumigalski, żegnam Państwa.